Szczęść Boże, dzień dobry. Podczas kiedy trwa w dużej mierze rytualny kontredans w wojnie barbarzyńskich plemion, która rozrywa Rzeczpospolitą, Konfederacja zajmuje się systematyczną pracą na rzecz zabezpieczenia wolności, bezpieczeństwa tradycji narodowych Polaków. I w ramach naszej codziennej, szarej, mrówczej pracy powołujemy do istnienia kolejny zespół parlamentarny, zespół, uwaga, do spraw poszukiwaczy. Poszukiwacze, tytuł westernu Johna Forda, kultowego dla kinomanów, ale w tym kontekście o inne poszukiwania chodzi. Pan minister Krzysztof Tołwiński, znany Państwu już jako inicjator, organizator Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej, sprowadza do Sejmu przedstawicieli środowiska, które w sposób bardzo konkretny, nie tylko deklaratywny, nie tylko werbalny, zabiega o zachowanie tradycji i pamięci historycznej. Krzysztof Tołwiński. Dziękuję. Szanowni Państwo, 8 października Konfederacja jeszcze w wyborach do parlamentu, nie wiedząc, że będzie w tym parlamencie, ale oczywiście myśmy wiedzieli, no nie? Tylko spora część wątpiła w nas. Nasi szefowie złożyli deklarację. Szef Ruchu Narodowego pan Robert Winnicki, szef naszych konserwatystów partii Korona Grzegorz Braun oraz partia Wolność Janusz Korwin-Mikke złożyli deklarację, że po wejściu do parlamentu oczywiście będą dążyć do obrony praw wolności i własności. W tym wypadku na przykładzie środowiska poszukiwaczy. Bardzo króciutko o co chodzi. Proszę Państwa, okazuje się, że zgodnie z taką postkomunistyczną ustawą, która zmonopolizowała pewien rynek i tam są niezwykle ciemne strony, czyli dotyczy to własności kulturowej. Kto jest tak naprawdę właścicielem historii? Czy są określone grupy wytypowane zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, którym powierzyliśmy cały ten majątek, nasze dziedzictwo narodowe, czy my jako obywatele stojący na straży wolności i własności jesteśmy właścicielami? I się okazuje, że my jako poszukiwacze wychodzimy w teren z własnych środków, kupujemy detektory, znajdujemy jakikolwiek artefakt, przedmiot ten ziemi historyczny. Okazuje się, że tego nie możemy zrobić, ponieważ na dzisiaj to musimy uzyskać szereg takich postkomunistycznych pozwoleń i tak dalej. I suma summarum, własnością tegoż jakiegokolwiek zabytku, artefaktu jest państwo polskie i nie wiadomo tak naprawdę, co się z tym dzieje. Proszę Państwa, została pogwałcona Konstytucja Rzeczpospolitej w zakresie własności naszego własności, w tym wypadku ziemskiej, rolników i wszystkich innych użytkowników, bo nie zawsze jest to właściciel gruntów rolniczych, ale także własności w tym momencie nas, detektorystów, poszukiwaczy. My mamy oczywiście określone w tym wypadku cywilizowane uregulowania, takie jak występują w państwach europejskich. Między innymi jednym z takich bardzo szczegółowych rozwiązań są rozwiązania z Wielkiej Brytanii. Natomiast najważniejsze w tym jest, proszę Państwa, że no nie możemy sobie pozwolić na to, by poniewierano naszą własność i naszą wolność. Ale jednocześnie, dlaczego to się wszystko tak patologicznie dzieje? Ponieważ, kochani, ciemne strony w układzie archeologicznym, czyli tego zgodnie z ustawą monopolu, ale także muzealnictwa, są niebywałe. W związku z tym jest niechęć i strach przed dopuszczeniem tego czynnika społecznego, tej kontroli. My jako poszukiwacze, którzy grzebiemy w ziemi, wyszukujemy, gdzie nie ma monopolu na historię, historia z własnością całego narodu, my także ofiarujemy się poprzez, jako eksperci, bo tutaj środowiska poszukiwaczy będą uczestniczyć w zespole. Dziękujemy naszym parlamentarzystom za powołanie takiego zespołu, ale będziemy poszukiwać i odkrywać ciemne strony archeologów, muzealników. Ostatecznie chcemy doprowadzić do ucywilizowania tego rynku. Rynek kolekcjonerski w Polsce musi być rynkiem jawnym, z określonym obrotem
pod nadzorem nas poprzez państwo, społeczeństwa, ale jednocześnie, kochani, nie może to być jakaś szara strefa. To po prostu w sposób zwyczajny. Dokonuje się transakcji, jest określone opodatkowanie i wówczas wszystko jest czytelne. W związku z tym powstaje przy zespole parlamentarnym zespół ekspertów, który się składa ze strony społecznej. Wyraźnie mówimy, że Konfederacja dotrzymuje słowa, jest jedyną formacją polityczną dzisiaj na obecnej scenie od samego początku, która pierwszy raz poważnie, tak bardzo ważnym problemem, niby jakieś to środowisko, my nie jesteśmy tak marginalnym środowiskiem, bo łącznie oceniamy, że to jest około 300 tysięcy poszukiwaczy łącznie z naszymi rodzinami, natomiast to jest ważny wymiar tego, powiedzmy, no ideowy. Nikt nie może sięgać po naszą własność i ograniczać naszej wolności. Ponadto także informujemy, że powstała Konfederacja Poszukiwaczy, pan Mariusz Jażdżyk, znany poszukiwacz, niestety ze względu na takie prawodawstwo nie może tego czynić w Rzeczpospolitej, więc jest na terenie Wielkiej Brytanii, w Londynie, tam jest, szefuje naszej tej Konfederacji, oczywiście poza granicami i na terenie naszego państwa. I teraz bardzo poprosilibyśmy głos naszych kolegów, w pierwszej kolejności Polski Związek Eksploatorów. Dzień dobry, witam Państwa. Paweł Kozłowski, Polski Związek Eksploratorów. Jest to organizacja, która ma przede wszystkim bronić praw poszukiwaczy, którzy są na dzień dzisiejszy bardzo szkalowani, są traktowani jako potencjalni przestępcy. I my jesteśmy apolityczni, ale chcemy wspierać wszystkie inicjatywy zarówno merytorycznie, jak i swoją obecnością. Wszelkie inicjatywy, które zmierzają do unormowania tego prawa, bo nie może tak być, że jest rzucany poszukiwacz do jednego worka z przestępcami i jest po prostu po najmniejszej linii oporu, bez analizowania okoliczności, po prostu aresztowany i w łatwy sposób skazywany. No, osoba poszukiwacz to jest przede wszystkim miłośnik historii, pasjonata, który chodzi za pozwoleniem, stara się o taki kontakt z lokalnymi osobami, z mediami czy ze społecznością i stara się dbać o takie lokalne dobro kulturowe, o takie historyczne artefakty. Bardzo często ta osoba współpracuje z muzeami lub sama tworzy izby pamięci. Mamy bardzo wiele takich przykładów. I naprawdę no, demonizowanie takich osób, wrzucanie, uproszczanie do jednego worka jako przestępca jest no, czymś skandalicznym. Po prostu musimy to jak najszybciej zmienić. I o to walczy Polski Związek Eksploratorów. Witam Państwa, Michał Majchrowicz, Reduta Praw Poszukiwaczy i Własności. Ja też jestem poszukiwaczem, natomiast ten problem jest o tyle szerszy, że dotyczy wszystkich nas, którzy się tutaj znajdują. To jest prawo własności, które od końca lat 20. ubiegłego wieku nie zostało uregulowane prawnie. Ten temat cały czas został zostawiony po prostu sobie i nikt z tym nic nie zrobił. To dotyczy archeologów. My chcemy wyciągnąć dłoń także do tych ludzi. To dotyczy urzędników państwowych, którzy mają problem z interpretacją prawa. Policjantów, sędziów. Teraz mówimy o sądach. To jest najlepszy moment, żeby to prawo zmienić. To prawo dotyczy prawa własności także budynków. Mamy ostatnio aferę, która była. To wszystko jest razem powiązane. To nie jest przypadek po prostu. Także wszystkie strony są w tym uwikłane. Ja myślę, że w interesie wszystkich stron, bez względu na opcję polityczną, jest rozwiązanie tego problemu i powinniśmy się wszyscy tym zająć, bo ten problem jest mało znany medialnie. Medialnie są pokazywani poszukiwacze jako przestępcy. Natomiast poziom korupcji i poziom zaniedbania, który sięgnął ostatnie kilkadziesiąt lat, jest przerażający. I mam nadzieję, że wszyscy ludzie, zwykli obywatele, mają do tego prawo, żeby to zmienić. Jesteśmy po to. Szanowni Państwo, jak żeście słyszeli, Konfederacja wyraźnie mówi stop kryminalizacji i stygmatyzacji środowisk fantastycznych ludzi. Ludzi, którzy za własne środki odkrywają naszą wspaniałą historię, a niejednokrotnie poprzez nasze znaleziska zmieniają jej bieg, pokazują tą prawdziwą, faktyczną stronę, co też niestety, ale niewielu się podoba tak zwanie, bo naruszamy pewne tabu. Natomiast chciałbym wyraźnie powiedzieć, że na zbliżających się wyborach prezydenckich Konfederacja organizuje prawybory, jest 9 kandydatów, którzy funkcjonują w tych prawyborach i ostatecznie będzie wyłoniony kandydat Konfederacji, który nie odpuści tego tematu. W wyborach prezydenckich będziemy bardzo poważnie mówić i dzisiaj pytamy, gdzie jest prezydent Rzeczpospolitej,
który toleruje zamykanie patriotów, zamykanie tego typu wspaniałych ludzi, którzy, powtarzam, za własne środki odkrywają wspaniałą naszą historię, a prezydent dzisiaj nie reaguje. Myśmy się zwracali do pana prezydenta niejednokrotnie, w związku z tym w wyborach prezydenckich zbliżających się Konfederacja deklaruje, że ten temat bardzo będzie szeroko rozpowszechniony. Jak państwo widzicie, Konfederacja traktuje bardzo poważnie sprawę bezpieczeństwa, zachowania tradycji narodowych i wolności Polaków. W konferencji prasowej uczestniczą nie przypadkiem posłowie Krzysztof Tołwiński, stały członek komisji Krzysztof Tuduj, stały członek komisji administracji i spraw wewnętrznych. Jak wiadomo, ta sprawa siłą rzeczy wchodzi w zakres kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i pan poseł Michał Urbaniak, który reprezentuje Konfederację w Komisji Kultury, a jednocześnie przewodniczy zespołowi parlamentarnemu do spraw kultury posiadania broni palnej. Rzecz jasna, poszukiwacze są znalazcami, odkrywcami nie tylko militariów, ale też innych pięknych pamiątek przeszłości, ale w tym punkcie niewątpliwie ogniskuje się kontrowersja, którą wywołuje to piękne zajęcie, ten szlachetny proceder. Konfederacja zatem traktuje sprawę ostatecznego wyjaśnienia statusu prawnego poszukiwacza i jego działalności jako jeden ze swoich priorytetów. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Kłaniamy się. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Jeżeli można, bo wspomniał Pan, że są wyroki, że prezydent toleruje i tak dalej. Michał. Bardzo proszę. Konkretne informacje. Jeżeli można podać przykłady, czy rzeczywiście do więzienia Państwo trochę? Do aresztu trafiamy. Jesteśmy karani po prostu za chodzenie z wykrywaczami po polach. Łącznie z rodzinami, które spędzają ten czas. Często jest to za zwykły trucik albo kapsel, także to jest najśmieszniejsze. Dlatego, że przepisy się zmieniły w zeszłym roku i ta interpretacja prawa, która jest, pozwala służbom mundurowym nabijać statystyki po prostu dla zwykłych obywateli. To jest najbardziej przerażające. Wielu policjantów i wiele osób z tamtych środowisk nie chce robić takich rzeczy. Często się to nas odzywa, żeby tą sytuację zmienić. To nie jest jednostronny problem. To jest naprawdę przekrój społeczny przez wszystkie możliwości. A reszty to jakie są? Miesięczne, trzymiesięczne? W zależności od, patrząc na statystyki policyjne, to jest ułamek, myślę, że takich osób skazanych w ciągu roku jest około 20. Natomiast w mediach drobny rozrósł się do skali globalnej. Nie wiadomo z jakiego powodu. Ja tutaj dodam jeszcze kilka słów. Definicja zabytku to zdaje się jeden z kluczowych momentów w tej całej sprawie. Konfederacja wraz z poszukiwaczami dąży do precyzji prawa. Chcemy poszanowania prawa, ale żeby ono było szanowane, musi być jasne. Nie może być to prawo uznaniowo stosowane na gruncie przesądów, uprzedzeń, resentymentów, które żywić mogą nawet i przedstawiciele prawa,
Dążymy zatem do zapewnienia praworządności w tej dziedzinie, a zapewnienie praworządności musi wiązać się z demonopolizacją tego rynku. Nie chcemy państwowego monopolu na uprawianie polityki historycznej. Polacy kochają swoją historię. Polacy są głęboko zaangażowani w sprawy odkrywania przeszłości i państwo polskie w żadnym wypadku nie powinno tamować w tej dziedzinie inicjatywy, nie powinno penalizować czy stygmatyzować ludzi, których szlachetnym dążeniem jest odkrywanie przeszłości. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Długi dzień przed nami.